Dobry, dobry. My są z dziuchuma na jedzeniu. Jakieś icki bicki mi są stoją. Normalnie te baby hairy chyba. Czy jak to tam się zwie. A jeszcze wieje. Skóra mi są złazi. Ogólnie jestem cała w piegach. Jak widać. Calusio, calusio. Od słońca. Tu mi pięknie schodzi skóra jeszcze z nosa. Bo także się zjarała nad morzem. Mój stary jest na dziaraniu się, czyli się tatuuje. Jak zdąża, to wam coś tam nagrom, pokorza. I dzisiaj jedziemy do naszego znajomego. Do rybnika, czyli do Sefcia. Weekend sobie tam fajnie spędzimy. On ma tam, wie, ta zalew, tam ma basen dupny, więc tam się wyplażuje, wygrzeja się. I w ogóle jeszcze tam ponoć plaża ma. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo moje dziochy są bardzo rozgadane. Andrea, co teraz możesz powiedz? Wakacje. Wakacje. Dzisiaj co żeś odebrała? Jak to się nazywa ten papier, co żeś przyniosła od pani? Dyplomy. No dyplomy, ja, ale co jeszcze? Świadectwo. I co, idziesz teraz do jakiej klasy? Do drugiej. A dostałaś promocję? Tak. To? Dostała promocja, więc będziemy dziecko świętować. Rośnie. Dziecko. No, byśmy wiedzieli. Byś wiedziała, dziecko, no. Tak szybko rośnie, że... Jest małe. No. Duże. To. Dzisiaj ją ubierałam właśnie na rozpoczęcie roku szkolnego. I siedzę z moim starym i tak się na nią patrzał, na tak ładnie ubrano i w ogóle. Godą, Boże, ona niedawno w pampersy cedziła i srała. No nie, no. Nie? A coś ty jest? Duże. A nie dziecko? Nie. Dzieckiem. Ale u nas o ciebie na 2 lata młodszo. No to masz 8 lat, to jest dziecko. Nie. Nie. A ty ile masz lat? 18. Do setki. Ale nie. 31. Ale nie tyle, co samo. Aha. No. A ja mam 10. No 31. 3 i 1. Mama, a ja mam 25. Nie, ty masz 8. No, ale tak trochę. Mama, dziecko, co ja bym dała, żeby wrócić do tamtych czasów? Mama! My z dziochoma zajechały. Zajechały my z dziochoma do naszego tatusia, bo tatuś się dziaro. Tu są. Są tu wszyscy. Są tu wszyscy. Stary, pokaż się. Jest tu, o, wódz. Przywódca. A, to takim sposobem. Znaczy, mama, powiem tak. Ty musisz kupić taki henkel. Taki henkel, żeby trzymać tą... Ale ja mam tego gimbala się. A gdzie masz tego gimbala teraz? W aucie. No właśnie, taki henkel widzisz. No, ja mam ten. O, jest. Tu jest ten, moja podobizna, żmija. Żmija na róże. Na róże? Jakie róże? No róże. A że róże. Grasu, na róże. Ja na róże. Żmija na róże. Jest tu. I już koniec dziarania. Tak. Ale już koniec. Ta? Na ten miesiąc. Na ten miesiąc, tak, miesiąc już koniec. Się bolało? No, jak zawsze. Jak zawsze. No bo tatuaże w kluczborku najbardziej bolą, więc polecamy wam serdecznie. Sam najbardziej boli. Więc ładne to może, wiesz, ci powiem nawet. No, ładnie. Zazdroszcza ci tej żmii. Patrzcie, moja podobizna. No, żmija jeszcze krwawi, ale... A tu jest mój, co mnie tutaj dziabał. Tu jest Arek. Będziemy dokańczać we... Kiedy to jest? Trzeciego, nie? Trzeciego będziemy dokańczać. Dokańczać będziemy ptoszka, będzie ładnie kolorowy. A co dalej, to tam zobaczymy. Tam jest ryk, działki się bawią. Kładzą się. I studio rozwalą. Będzie tatu malować wszystko, zobaczysz. No malować będziesz, jak sam popsujesz coś. No? Dzień dobry w niedzielę. Kurde, jeszcze mi sam mucha. Jesteśmy w domu. Jurek się muła. A te muchy dalej do mnie lecą. I uwierz tam mi, że ja mam okna pozawierane. Nie patrzę się na tego pazura. Drzwi mam pozawierane, bo nie chcę okien otwierać, bo mam... nie wiem, moim zdaniem, że jak się okno otworzy... Chepło mi się. Przepraszam. Nie wiem, czemu ja się tam spojrzałam.
że jak okno otworza, to jest bardziej w środku ciepło, bo ten ciepły luft sami wlatuje do izbów i potem te muchy, wszystko, a jak mam zawarte, to mam tak tu fajnie chłodno. I nie wiem, skąd te muchy się nabrały. Ale dojdźmy do sedna sprawy. Wróciły my. Wrócili my z Rybnika. Było znakomicie, prześwietnie i w ogóle super, super, hiper, wypoczęto, naśmionie i w ogóle... Czemu ja non-stop godam te w ogóle? Ja nie wiem. Patrzę niekiedy tak na mój filmik, to jest i w ogóle, no i w ogóle. Nie wiem, jakąś taką manię mam na te w ogóle. Już mnie to wkurzo. Postaram się tego manii godać w ogóle. W ogóle. Ja cię kręcę. No i my przyjechali w ogóle. I jeszcze bryle ściepni. Fajne filmiki żeśmy ponagrywali. Nie wiem, czy żeście to widzieli. Ale jak ni to jest... Co za makolica jedna! Bo nagrywaliśmy fajne filmiki, to może teraz się zobaczyć. Pamela po przejściach w Rybniku była. Mój stary spisał się tam na medal, bo mój stary też brał udział w tym filmie. Nawet sam to wymyślił i obach normalnie pod wrażeniem. Richtig. Już się boję, że on będzie zacznie nagrywać, wie ta? Zacznie nagrywać i mnie pobije. I tak, co no, żeśmy dzisiaj przyjechali, ogarnęła sam trochę, ja wiem, że dzisiaj jest niedziela i niedzielna praca w gówno się przewraca, nie przewraca, obraca, jakoś tak, ale musiała chcę trochę ogarnąć, widzę, że już sam jest pomału burdel się robi, ale czekam na pana, od znajomego tego, znajomy od mojego znajomego, robi takie wytate. No takie te. No, do okien te moskitiery, wita? Kiedyś się mnie spytali, czemu się na siebie patrza? Bo ja nie umiem tak patrzeć w ta kamera, tak i no sobie, ja wolę na siebie jakoś patrzeć. Nie wiem. Patrz, tam będę znaleźć loto sam. Zaś tam będę sam loto. I dzisiaj ten pan przyjedzie, bo jest sam Kaś w okolicy i powiedział, że on chce dzisiaj woli przyjechać, czy jestem w domu, a go dom ja mogę sobie. Przyjechać i ja bym chciała, żeby on mi pozakładał te takie moskitiery, a najbardziej mi zależy, wie ta na czym, ja mieszkam na wsi i u nas zawsze była mania w otwieraniu drzwi, tych wejściowych, wie ta? Na łościerz, wie ta, jak do chlewa. Tak było otwarte zawsze drzwi. No i te muchy wlatywały i w ogóle, bo. Ja pierdziu, nie mogę. Klaudia, czemu te w ogóle? I w ogóle. I drzwi zawsze były otwarte i te muchy wlatywały i w ogóle. Ja już muszę się przyzwyczaić do tego, bo to chyba jakiś taki, nie wiem, mój tik albo coś. I zawsze były otwarte, ale nigdy my nie mieli w domu. Zawsze latały wyta pieski, kotki, miały tam swoje wyta, no. Na podwórku, nie na placu tam, no tak to na wsi. A że teraz sam śpią, dwa koty i mucha, której się nie chce pozbyć. I boję się, żeby mi z domu nie uciekła. O, samej, o. By na muchy hodować w domu, ja. I nie chcę, żeby mi spierdoliły z domu. Wita, to się moskitiery pozamontuje i żeby nie uciekły na plac. I mam te moje dwa koty. O, a tam... Jest Chihuahua. Mia. Miusia. No Mia. No Mia, chodź cię pokaż. Chodź, no ci czarny łeb wystawo, chodź. Pójdź. No pójdź.
No pójdź się pokazać. No chodź ty, kochanie, ty moje pruszencjo. I jest tu taka ciłałka. Ja. I taka ciłałka. I ten mój Maksiusiu. Maksiusiu lata po podwórku. No Mija też będzie latać po podwórku. No musimy tam pozasłaniać. Ona będzie większa niż Tosia, bo Tosi z nami nie ma już od lutego. I ja bym chciała, żeby Łoń mi to zamontował, ale żech się rozgadała 6 minut dupia o moskitierach. Moskitiery to się zło? Ja. I ja bym chciała, żeby Łoń mi to dał na te drzwi wejściowe. O, dzwoni. No, właśnie pan do mnie dzwonił, że już dojeżdża i o taką naszykowano, wie ta, włosy nawet nie umyta ani nic, ale po tej razie to wszystko teraz się musza. Jak on już pojedzie, to się muszę. Właśnie nie ma, czy nawet dzisiaj nie pojada do mamy i do siostry nie pojada dzisiaj jeszcze. Tak, wy ta sobie posiedzieć tego, chociaż one w bloku mieszka. Nie wiem, no zobaczymy. I chciałabym właśnie, żeby ta moskitiera była we drzwiach, a czemu, już wam godą czemu. Bo jak jose drzwi otworza, a moskitiera będzie, to ten. Co to bym pokorza? Ten pan Dropsiu i tu pani Sushi, ja, no, ta, fajnie wam mi, no, pani kupiła, ja, takie drapaki. I właśnie, żeby te moje dwa najdroższe skarby, ja o tobie mowa, Sushi, i o tobie Drops, i moja ta ciłałka, halu, nie uciekły. Mam nadzieję, że to będzie takie wita z tej grubszej jakiejś siatki, że jak kot drapnie mi to pazuroma, no to mi tego zaro nie zrozerwie, więc mam nadzieję, że ten pan mi pomoże i będę się umiała choćby tak, nie wiem, przewietrzyć, chociaż okna są od tego, ale ja mam takie srogie izby, że jak ja te drzwi otworzę, a wita we laubie, to jo, tak fajnie się przewieje od czasu do czasu. A tak to ja nie umiem otworzyć, bo no właśnie, ja, Dropsiu. Te moje kotki, no. A tak to i na nasze leczki wyta, na spacerek, bo ja nie mogę ich wypuszczać na dwór. Bo ja mam tu. Nawet drzewo mi sam rośnie. Lasy! Ja mam sam lasy. No, będę mieć po kotach, jakieś lisy grasują, jakieś kuny grasują, czy tam coś jeszcze. Pierun wie i ja wolę mieć je w domu, jakieś, Dropsiu, byłoby trzeba szeleczki i na jakiś mini spacerek albo coś. Ja wiem, że ty możesz sorry. Dobra, ja kończę, jak coś jeszcze, jak będę jechać albo coś, to ja wam jeszcze zadzwonię do was. Halo YouTube. Od słońca pierę, to ja wam jeszcze coś nagram. Widzę, że dzieci latają i się leją wodą. One są całe mokre. Kryje Elizę. Halusin! Wyś ta były oblecone fajnie. Ty wyś ta tak miały jechać do babci. A wyś ta są całe mokre. Skąd tyle jest ta woda? Jak tyś to brała ta woda? Do później. Ja do później. Kurde, noga. No do wita, no niech się leją, bo jest ciepło. Ale one już były naszykowane, wita, na wyjazd. Do później. Dobre. Panowie już se pojechali. Wszystko mi ładnie wymierzyli. Patrzę, nawet w niedzielę robią. I jeżdżą za granicę, wszystko, więc bardzo się cieszę, że do mnie też dotarli. I będę miała te moskitiery, to się nazywa? Czy już zapomniałam? Jak to się nazywa? No na te muchy. No moskitiery, nie? I nika nie jada. Zostawiam w domu, bo mamy basen rozłożony. Dzisiaj było trochę wody dolone i poszła sprawdzić, jest woda rewelacyjna. I Sywa mi dzwoni, jaka jest woda w basenie? No nie wiem, no chyba dobro. Poszła sprawdzić, woda jest fajna, jest chłodno. Tak, no dzisiaj z dziećmi nie za bardzo, żeby tam iść, ale jak u nich to nie włażą. I Sylwia przyjedzie na noc z Arturem, więc.
Ty masz odchyły jak twoja matka, wiesz o tym? No właśnie, ja się od ciebie zaczyną bać. I przyjeżdża ciocia. Ciotka? Ja ciotka przyjeżdża. Nie. Z wujem. Nie przyjeżdżają? Skąd wiesz? Nie wiem. Czy tam nie? O, koty się bawią. Muszę jeszcze te sznurki tam zrobić, bo nie zrobiła na tych ich drapakach, nie drapakach. Na tych ich legowiskach pięknych, co mi mąż zrobił. Powiesił raczej. No, i przyjeżdżają, więc bardzo fajnie. Cieszę się. Muszę iść teraz pranie powiesić, nie wiakaj, bo nie mam suszarki, bo mi się troter rozwalił. I muszę dać do suszenia. No, do suszarki, do takiej. A troter się wygibał i nie mam, bo tak to by chce powiesiła, wyta by się na placu to postawiła. Bo po co jemu, wyta, no suszyć w suszarce na lato, jak fajna pogoda je. Wyta, dla mnie niedziela, za pierwy, kiedyś tak było, że w niedziela nic nie można było zrobić. I no obiad uważać, wyta, posprzątać tam po obiedzie i ten, i w ogóle, ja w ogóle musi też być. A tak... To się w niedzielę nic się nie robiło, ani nie można było kosić placu. Okej, kosiarka. Chociaż no, wyta, ja sąsiada mam bardzo daleko, to mnie to by tam nikt nie słyszał, ale jo, i nawet w niedzielę robię, bo nie wiem, jest tako. Nie wiem. Tak, w niedzielę robią w robotach, wyta, sklepy, chociaż no teraz, dzisiaj jest niedziela handlowo. Ale tak kiedyś robili non-stop w niedzielę, więc no czemu jemu nie robić? I no siedzieć. Kombinator przyszedł. Co ty tam masz? Pokoń mi to sam. Co ty tam masz? Jak ty godo, że ty tam nic nie masz, to znaczy się, że ty tam masz coś. Pokoż. A ty co tam? Ty to tru. Gołąb. Pokoż. No a tam mi pokoż. Skarżówki musiały iść. A skąd ty masz guma? Ja tam arbuz i ten ostry. Arbuzowa? Bo on tam musi wybrać. Dobra, idę po szmatka. Muszę sam stół powycierać, bo dziochy odkręciły farby. I mój stół już nie wygląda pięknie czysto. Tak wygląda. O Jezu, zaś te kotki tam siedzą. My się tak ten... Tak mi się to podoba, że one mają jakiś swój kąt, takie swoje zacisze i mogą sobie, o, muszę te sznurki jeszcze poprawić. Muszę je tam przywiązać przez te dziury. I ja, no co to drobsiu, moje kochanie, moje najdroższe. No tutaj pokażemy to. No moje takie, no ty też suszy, tam jest, o. Suszencja. Więc idę to wywalić. I jak coś, to później wam coś nagram. Te tam broją. No miał ci. Ale jak mruczy. To do później. Kusiki wam śla. Już wam wola wam je wysłać. Bo ja wiem, że ja potem powiem, że jeszcze coś nagrą, a nie nagrą, a to się już wola pożegnać jakby co.